odcinka. Witam was tutaj, jeszcze zanim zaczniemy, tylko powiem, w najbliższy wtorek, nie wiem dokładnie jeszcze koło godziny, pewnie ktoś koło 18-17, będzie live ze CityScanner z PlayStation 4 Industries. Serdecznie was zapraszam, duża liczebność, byłoby fajnie. Będziemy sobie kręcić tam różnymi wszystkimi, prawdopodobnie już przemysłem, może zaczniemy sobie nawet przemysł leśny. Zapraszam serdecznie wtorek koło godziny 18-17. Nie wiem dokładnie, ponieważ jeszcze później wam na pewno jeszcze was poinformuję. I w poniedziałek. Natomiast tutaj was zapraszam, w poniedziałek właściwie to wy to oglądacie. Tak czy siak, zapraszam was do oglądania tego odcinka. No nareszcie. Witam was tutaj, cześć, chciałem założyć. Zapraszam was na kolejny odcinek z CityScanner z PlayStation 4, Mass Transit, Green City, Spark Life i Industries. Tak, to jest nasze wspaniałe miasteczko, które tutaj cały czas się kręci, kręci, kręci. I tak, zaczynamy od tego, że musimy ustawić jeden budynek unikatowy. Tylko tak powiem, to naprawdę wspaniale wyglądają tutaj. O, jak przybliżymy, to się włączą wszystkie animacje. Ale to naprawdę, jak się wjeżdża do miasta, to nieźle tutaj taka soda, to po prostu to jest wspaniale wygląda. Ale tak, zaczniemy od tego, ponieważ musimy postawić jeden budynek. Nazywa się on Centrum Expo. Ja rzadko go buduję, no bo taka hala po prostu, tak. A tak, musimy go znaleźć i musimy go postawić. To jest jeden z budynków unikatowych, którego nam brakuje. O, to jest to. I właściwie to trzeba go wrzucić gdziekolwiek. Dla mnie to nawet nie jest zbytnio ważne gdzie, ważne żeby był. To nigdy się dobrze nie kończy, jak się tak mówi, ale tak jest niestety. No i tak, tutaj mamy nasz dworzec zachodni. Tu w sumie można było go gdzieś montować właściwie nawet. Poczekaj, bo tutaj hasło, tu jest w ogóle pełen cmentarz. Dziwne, że tutaj postawiłem jeszcze cmentarz. Czekajcie, ja tutaj postawię może spadek krematoriów. Raz, dwa, macie tutaj, proszę bardzo. To są chyba biura, co nie? Tak mi się wydaje. O, dokładnie, to są biura. I skoro to są biura, to ja mogę tutaj część biur wyrzucić i postawić im tutaj takie expo. No, sądzę, że się aż tak bardzo nie obrażę. O, proszę bardzo, nawet w ten sposób postawimy, żeby jak najmniej wyburzyć. Czekaj, wyrzuć to, wyrzuć to, wyrzuć to, wyrzuć. Dobra. Okej, okej, dobra, ta droga nam tutaj zbyt dużo nie da. Więc sobie zróbmy po prostu zwykłą ścieżkę pieszą, włącz siatkę. I ta ścieżka będzie po prostu szła sobie stąd, tu, tu. I tutaj wrzucimy, aby się mogły biura budować. O, proszę bardzo. Sądzę, że takie tutaj Centrum Expo naprawdę całkiem nieźle będzie wyglądać. Ale czemu my tutaj, ja widzę, że się zbudujemy Centrum Expo? A ponieważ kosmiczna winda jest już na wyciągnięcie ręki. Czytaj, jak będziemy mieli forsa, to ją postawimy. I ja bym chciał najchętniej postawić tutaj. Tak. Czemu tutaj? Ponieważ będzie po pierwsze idealnie wyprofilowana względem całokształtu tego wszystkiego. Słuchaj, teraz tak sobie patrzyłem. Czy to lotnisko jest postawione idealnie względem tego? Czyli czekajcie. Tu jest 2, 4, 6 kratek od tego. Dobra, zobaczmy, czy tutaj też tak będzie. 3, 4, 5, 6. Okej, dobra, jest tak samo idealnie. No, bo się już zacząłem trochę zastanawiać, czy jest coś nie tak. I tak, tutaj ten wjazd jest ogólnie genialnie zrobiony, co nie perpetuum mobile, nic tutaj się nie zrysuje. Dlatego moim pomysłem, gdzie byśmy postawili ten wspaniały budynek, no bo jednak, co by tutaj dużo nie mówić, on jest. No, jest z wyższych lotów. Tak, on jest z zupełnie innych rozmiarów niż nasz dworzec, co może być małym problemem, jeżeli chodzi o jego idealne wyśrodkowanie. Jednakże możemy po prostu go postawić w ten sposób i tutaj będzie. Na razie go tutaj nie będziemy montować, bo nie mam forsy, oczywiście, ale później oczywiście tym się zajmę. Więc tak, przyspieszmy sobie czas na maksa. Przy okazji nam się zrobi dzień. I dzisiaj chciałbym właśnie dokończyć nasze lotnisko i tego typu rzeczy tutaj. Więc tak, jedną z pierwszych rzeczy, jaką tutaj by się nam przydało zrobić, to... To jest jedna z rzeczy, którą trzeba tu zrobić. Niestety, mimo wszystko. Bo oni tutaj mają połączenie tędy, co nie? Natomiast tutaj to... Ono było to połączenie, ale ono nie miało być tutaj aż tak długo. Ono tylko miało być, ale nie na długo. Dobrze, kolejną rzeczą. Najpierw zróbmy połączenie autostradowe. To już będzie cała reszta zrobiona. Więc tak, tu sobie zrobimy. Wolałbym nie robić tuneli od razu. Może jakiś mały wiadukt. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra, poszło. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest, z tego co pamiętam, takie fajne dodajko właśnie tutaj.
Okej, okay, dobra, tutaj jeden drugi niestety trzeba wywalić, to trudno. Tu i tu, proszę bardzo. To jest radio, Jazz Radio. Dobra, drut, właśnie tu. Okej, okay, mamy druta, proszę bardzo. Samoloty w ogóle towarowe, zobaczcie sobie tutaj, one latają, latają i latają non-stop. Pełne załadowane, o czekajcie, tutaj wylatuje jakiś, dawaj go. I też jest pełen, wylatuje, już jest pełen załadowany. Bo tu widzimy, jest połączenie do tego dworca. Jest very high. Z czego jest jeszcze są połączenia kolejowe, których jeszcze akurat nie stosujemy zbytnio aktualnie. Jadą tędy. Więc tak, zacznijmy od wydłużania tego. Czyli po kolei, żeby tutaj już do tego dochodzić do naszego idealnego stanu. Czyli tak, to są zwykle na razie miejsce zawracania. Z tego co widziałem. A właśnie tutaj teraz wszyscy będą jechać tędy. I tak, tutaj są cztery pasy. I te cztery pasy rozdzielimy tutaj na trzy. Czyli, mianowicie, zróbmy sobie kawałek prostej. I tutaj, nie, czekaj, to może nawet nie aż taki długi kawałek prostej. Tu będzie skręt i tutaj przejedzie i tu będzie zjazd po jeden pas zjedzie. Czemu aż po jednym pasie? Ponieważ jeden pas będzie, nawet dwa pasy mogę przy nim zrzucić. Tutaj dwa pasy trochę będzie mało tutaj do tego całego. Dobra, podrzucamy po jednym pasie. Jeden pas będzie do tego tutaj przemysłu. Najwyżej później pokręcimy, tak? I jeden pas będzie tutaj do przyszłej dzielnicy, którą może kiedyś tu włączymy. W ogóle jakby ktoś się zorientował, dookoła całego lotniska zbudowałem wielkie ogrodzenia, dookoła wszystkich pasów startowych. No i oczywiście na razie są tutaj jeszcze te pociągi takie, no, w korku stojące, ale są na razie oczywiście chwilowe. No ale tak, można wyłożyć już tutaj to. To autobusik póki co też sobie tam kursuje do tego i pociągi. Pociągi też tutaj dojeżdżają. Tak, nasz autobus pewnie się teraz zgubi, znając życie, jeżeli mu to zrobimy, albo po prostu przystanki będą w złych miejscach. O, dokładnie. To tak, ten przystank wywalmy i ten przystank wywalmy. Okej, okay, no i teraz będziesz siedzieć dobrze. Teraz dajmy, abyś ty faktycznie tu miał przystanek, bo tutaj on nie jest tak prosty. Dobra. No i miejmy nadzieję, że to będzie całkiem dobrze działać. Czy tutaj byśmy wrzucili go? Tak, to będziesz musiał gdzieś się kręcić. A tego na razie nie mam zamiaru tutaj robić. O, widzimy. Tutaj na razie jeden pociąg dojeżdża z naszego dworca głównego. Po prostu stwierdziłem, że jakieś podłączenie musi być. No, ale tak, zacznijmy od czegoś prostego, czyli od wyrównania terenu na jednej stronie, skąd będzie się zaczynać nasza przeprawa na drugą stronę Wisły. Rzeki i na drugą stronę. Czyli stąd, tu. Okej, no i to jest mniej więcej taka wysokość, co tutaj to wyrównajmy. Strasznie laguje. Nie wiem, od czego to jest. Czemu to tak, aż tak bardzo laguje, ale dobra. Już no, trudno. Wiem, że na razie to zbytnio nie mamy tutaj z tym dyskutować. I tak, tu może w sumie już zostawmy sobie ten kawałek prostej. I teraz stąd. Czyli linie pomocnicze są wyłączone, jest są wyłączone. Siatkę wyłączyliśmy, bo ona może nam tutaj nie pomagać. Drzewa już na razie zostawmy, już nie będą. Dobra, no i na razie sobie wykręcimy w ten sposób może. I tak, jak widzimy, dosyć daleko są od siebie tutaj te drogi. Właściwie się nad tym zastanawiam, czy tutaj coś z tym zrobić. Ale chyba nie ma sensu już tutaj tak kręcić, bo tu one i tak będą od siebie dosyć mocno oddalone. A po środku można wrzucić może po prostu jakieś pociągi. O, to jest nawet dobry pomysł. Jakieś środowisko można wrzucić tutaj do miasta, żeby wjeżdżało. No, ale to wrzucimy po środku jakieś środowisko, więc nie będziemy już tutaj kręcić tym. Czy nie przesadziłem tym? Okej, okay, no nie, to jest przesadzone. To jest dobra odległość, dobra. I teraz tak, czy to jest na dobrej wysokości? Jest na dobrej wysokości, świetnie. I teraz stąd, wyłączając linie pomocnicze, robimy sobie prosty most na drugą stronę rzeki. Już nie będę mówić, że Wisły, bo to nie Wisła. No ma robić całkiem ładny mostek w ogóle. Tak, może zróbmy od tej strony, bo ta strona jest trudniejsza, ponieważ mamy tutaj ciągi. I zacznijmy może od tych ciamciągów właściwie. Bo one te ciamciągi tu będą, tylko pewnie nie będą jechać inną drogą, co nie? Więc tak, na razie sobie zrobimy, żeby te ciamciągi jakkolwiek sobie tutaj dojeżdżały. Czyli tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, proszę bardzo. Mają jakieś podłączenie? Mają. I to sobie na razie wywalimy. Okej, dobra. Proszę bardzo, wywalone. I dzięki temu będziemy mogli tutaj jeszcze bardziej pokręcić. Tutaj sobie to jeszcze wywalmy. Tak, mamy bardzo duży popyt na przemysł.
Czyli na Biuda, ale na razie nie mam pomysłu zbytnio, jak go wykorzystać. Możecie pisać w komentarzach, pewnie jakąś dzielnicę budowy po sobie trzeba stworzyć, ale... Ale póki co nie mam po prostu pomysłów zbytnio, jak go wykorzystać, więc nie będę go wykorzystywać. Więc na razie już... No nie wiem, nie... Tutaj mogę jakieś biura wrzucić, czy coś dorzucić w sumie. No ma, dorzućmy tutaj jakieś biura po prostu. Czekaj, nie, czekaj, to wypełni, było nawet całkiem dobrze tutaj rozpatrzone. Ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. Dobra, tutaj całkiem nieźle. Tak, i tutaj właściwie zamiast tych domków można wrzucić biura. Aktualnie. Bo domki mają gdzie się budować jeszcze. O, gdzieś tam się nie montują do środka. A biura mają wysokie bardzo zapotrzebowanie teraz, więc je wykorzystajmy. Dobra, montujmy teraz po środku nasze torowisko. Nawet można by puścić nawet bambaje w sumie. Ale dobra już. Ale już nie będą pociągi, bo pociągi tutaj będą trochę lepiej wyglądać. Dobra, no i teraz tak. Mamy tutaj dojazd. No i gdzie te pociągi wmontujemy? No mój pomysł jest dosyć prosty, a mianowicie... Żeby to były jakieś pociągi liniowe, czyli będą gdzieś tutaj sobie dojeżdżać. Czekaj, bo tu jest jakaś nasza główna nitka... A, tutaj jest nasz dworzec towarowy. To gdzieś tutaj może po prostu doprowadzimy później. Ja sobie doprowadzę później, jak już, wiecie, będę zadowolony z tego, że to lotnisko jest zbudowane i będę mieć więcej czasu na nagrywanie odcinków, a nie tak jak teraz. Po prostu sobie chwilę włączę i hejo, może sobie nagram. No, tak, to możemy sobie wywalić. Bo dzięki temu będę mieć dłuższy tutaj... Okej, czy to właściwie można by puścić... A nie, bo to jest jakieś to przekrzywione. Dziwne. To powinno być idealnie proste. No ale możemy sobie tutaj puścić, czekaj. Jeżeli chcę tutaj puścić, to trzeba już tutaj kręcić tym. Chcę, żeby ładnie to weszło. O. No puśćmy sobie tutaj, może już te pociągi będą całkiem ciekawe tutaj dojeżdżać. A, i je można tutaj wypuścić nawet. Czy właściwie to najlepiej byłoby, jakby te pociągi jechały tutaj obok tego tutaj na górze. Czekaj, to się da zrobić. Wiecie, co mam na myśli. O, mam na myśli coś takiego. Dobra. No to jest nawet całkiem ciekawy pomysł, żeby tutaj tędy jeździły pociągi. A nie tak jak normalnie tutaj puszczamy, tylko żeby tutaj górą sobie jechały. Dobra, to zróbmy. Bo normalnie bym pewnie wcisnął tutaj do dołu, tak? No. A umówmy się, to nie jest najciekawszy pomysł na wykorzystanie tego. Dobra, tak, na razie sobie zjedzie dotąd. A później już jest problem. A nie, dobra, robi się takie tutaj wiadukty chyba. Dobra, nie kręćmy już pociągami. Czyli zróbmy po prostu zjazd tam na dół, żeby to sobie gdzieś tutaj... Tutaj już zróbmy ten zjazd, nie będzie. Dobra, pójdźmy, żeby przejechał już prosto, bo widzę, że się robią przez niego problemy. Tu i tutaj sobie skręcisz w dół. Dobra, no i stąd, tutaj pomijawszy oczywiście tutaj zakręty. Tutaj dajmy już do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry i tutaj sobie wyjedziesz z zakrętem. I tutaj w przyszłości pewnie gdzieś sobie będziesz może, nie wiem, jakieś tutaj stacje nawet wkręcimy czy coś, nie wiem. Nie mam na razie pomysłów, co tutaj będzie, ale żeby nie było, na razie torowisko będzie dotąd dojeżdżać, bo widzę, że już mamy listy na karku. Trzeba wywalić to znowu. Znowu to torowisko trzeba wywalić. No niestety, ono jest takie... Ono jest w takim miejscu, że trzeba cały czas nim tutaj kręcić. No i tak. Zacznijmy sobie właściwie, że się zapisuje gda, co nie jest najlepszym początkiem. To tak, tutaj będzie właśnie ten zjazd w bok. Właściwie można byłoby tutaj, bo jak będzie tutaj jeden zjazd w bok, to można byłoby zrobić, żeby też był wjazd tutaj od tej części na lotnisko. Albo możemy go pociągnąć od tej strony, dobra. To tutaj nie będzie wjazdu na lotnisko od tej strony, tylko od tej drugiej. Tak, żeby już tamten przemysł miał tutaj wjazd z jednej konkretnej strony. Może i to jest nawet dobry pomysł, bo wtedy to trochę rozładuje tutaj ten nasz dozu. Tego wszystkiego tutaj. Tego całego duchu. No to tak, tu mamy trzy pasy. Dalej, tutaj, czekaj. Tu są nasze pociągi. I tu sobie go wciągnijmy. O,
Właśnie do dołu. Ok, widzę, jednak przesadziłem. Z tym, gdzie on tutaj był. Nie, to trzeba zrobić inaczej. Powiedzmy, że na mniej więcej taka odległość i tutaj będziesz po prostu zjeżdżać sobie. Tak, i zmienimy twój kierunek, bo twój celowy kierunek właśnie jest taki. Skręćmy sobie na to, zmienimy. I tak jak tutaj mówiłem, właściwie to nawet możemy tutaj... Ale tylko chwilowo, co nie? W sensie, bo ja tutaj wiem, że miałem się zajmować lotniskiem i w ogóle i te sprawy. Ale tutaj już po prostu chcę, żeby trochę się tutaj zaczęło już dziać coś sensownie. A nie jak teraz, że właściwie tutaj zbytnio dużo nie ma o tym dookoła tego całej infrastruktury, a przecież tutaj wiadomo, od tego trochę jest. Więc to sobie podłączymy i poczekamy na dzień, czyli pokręcimy jakimiś tam podróżami, rzeczami. Dobra, więc tutaj sobie na tej wysokości zrobimy po prostu drogę autostradę. O, ona będzie tutaj przyjeżdżać. I tutaj, tak jak tu był właśnie ten zjazd, to my sobie wykręcimy. On tutaj był bardzo fajnie zrobiony, ten zjazd. Żeby go tak zrobić, to trzeba skorzystać właśnie z innej drogi. O, widzicie? Robię inną drogę. I później... A nie, bo ja tutaj jeszcze w ogóle wykręcimy. Tak, wspomniałem. Czekajcie, bo tutaj się... O, raz, dwa. Że tutaj najpierw zjechałem sobie raz, dwa, a później tutaj w dół. Okej, dobra. Tu i tu, dobra, tutaj całkiem nieźle to wjechało. I stąd. Czekaj. To czekaj. Powiedzmy sobie, że puścimy sobie dotąd. I stąd powinno się tamto ładnie podłączyć na dole, co nie? Okej, dobra, cały stąd. Puszczamy sobie właśnie zjazd, tylko żeby on tutaj idealnie nam wszedł, a nie tak jak biela by tutaj właściwie zazwyczaj symulowała, to musimy sobie użyć innej drogi. I poczekaj, najpierw zrobimy sobie taki zakręt, bo Cities ma coś takiego do siebie, że bardzo nie lubi tego typu zakrętów. I później stąd, dlatego go robimy w ogóle drogą krętową, a nie tym, czym będziemy chcieli robić. Później robimy sobie krętą, tutaj i tutaj, o. Tak, to może nawet sobie zróbmy większy zakręcik, będzie jeszcze lepiej to wyglądać. O. I później możemy sobie to spokojnie już ulepszyć do naszej autostrady. No i widzimy, mamy piękny zjazd, tutaj jest czołowo. Więc tutaj na końcu możemy sobie nawet tak poszerzyć do tych dwóch pasów, o których tam wcześniej mówiłem. O, tutaj się będzie poszerzyć do dwóch pasów, będą mogli sobie wybrać, czy będą chcieli jechać. Natomiast tutaj musimy zrobić to samo i tutaj to będzie tak samo. To jest tak samo, a nawet bardziej trudne, ponieważ tutaj jest... To zjeżdża bardziej w dół. Tutaj będzie sobie jechać to do tej dzielnicy przyszłościowej. Nie wiem, co tu mam jeszcze na myśli, co tu będzie w przyszłości, ale na pewno coś ciekawego. O, i możemy sobie zrobić nawet coś takiego. I po prostu będę to sobie wjeżdżać. Zmienię kierunki. O, idealnie, perfekto mobile. Dobra, no i tak, dalej dojeżdżamy już do naszego lotniska. Powolutku. Sobie najpierw ten początek, bo on nam tutaj na razie jest trochę zbędny. Mamy nasze trzy pasy, co nie? I te trzy pasy będą właśnie sobie tutaj dojeżdżać. Z czego później nagle po jednym pasie będą zjeżdżać tutaj na dół. O, tak jak mamy tutaj doprowadzone. Tu mamy już doprowadzone na razie jedną drogę. Ale właśnie po te trzy pasy będą tutaj zjeżdżać sobie powoli w dół. I tak, tu jeszcze widzę, zapomniałem, że tu jest torowisko. Znaczy, tu będą pociągi jeździć. Czekaj. To tu sobie zrobimy, żeby one tutaj już sobie jakoś wymanowywały. W tym kierunku na razie. O, i nasza właśnie ta droga będzie sobie dojeżdżać mniej więcej gdzieś tutaj. Później stąd, tutaj to myślę, od środka będzie sobie skręcać jedna właśnie tam do tej, do lotniska towarowego. Ona musi mieć swój osobny dojazd, żeby nie było, że nie uprzedzałem. Lotnisko towarowe, tak samo jak dworzec towarowy i statki towarowe, muszą mieć swoje własne połączenia drogowe do siebie. Nie można ich połączyć normalnie, ponieważ będą powodować
wielkie, ale to bardzo wielkie korki. No. Więc dlatego tak tutaj to będziemy robić. Dawaj, widzę, że jest problem z tym od środka, to może sobie zrobimy to w ten sposób. O, będzie o wiele prościej. Dobra, zacznijmy sobie tutaj, tutaj i tutaj. Proszę bardzo. No, to stąd jest całkiem nieźle, tylko stąd, o, okej. Wejdzie mi to? Wejdzie. Świetnie. I tu po prostu, bo nie dojeżdżę do tego miejsca. Zobaczmy, czy to całkiem nieźle wygląda. Nawet całkiem nieźle mi tutaj to weszło. Teraz zróbmy drugą stronę. Mniej więcej one będą się tutaj pokładać z, wiecie, tymi wszystkimi blagami tutaj. Przynajmniej taką mam cel. Takiego mam cela, żeby to w miarę podobnie te drogi do siebie w miarę jednak wyglądały. Więc zróbmy sobie tutaj... Tutaj jakoś tam więcej będzie wjeżdżać w siebie, okej. Okay. Powiedzmy, że no, już nie będzie dotąd. Okej, okay, dobra, tu się całkiem nieźle dojechały. I tutaj... A, dobra, nie możemy tak zapisać tak samo. No, szkoda. To dojedziesz sobie dotąd, mniej więcej. Później tutaj będzie ten zjazd bok i to będzie wjeżdżać tu. Czyli poczekaj, tutaj... Nie, nie, wesprzę sobie tutaj z tym zakrętem. O, w ten sposób. I tutaj będzie zjazd ten w dół do tunelu. W sensie, bo z tych pociągów towarowych to ja zbytnio nie mam zamiaru tutaj wpuszczać też do... na całe lotnisko. Oczywiście będzie jeden zjazd, bo tutaj będzie nasz, wiecie, towarowe, w sensie te paczki. Ale poza tym, to tutaj nie będę ich zbytnio chcieć tutaj dopuszczać do tej części. Dobra, no i tak. Jedną rzecz, jaką tutaj właściwie bym zmienił, to jest to, gdzie tutaj się to łączy z tą drogą. Bo tak teraz to wygląda, tak jakby to był zamknięty trochę przedział, ale tak to właściwie nie będzie, właściwie zwykłej drogi. O. Z tym, że będzie oczywiście bardziej to wytefoliowane w tamtą stronę, niemniej będzie, o, taki po prostu tutaj zakręcik. Dobra, sądzę, że możemy na razie włączyć play. I mamy już połączenie autostradowe z tą częścią. Nawet nie stąd tylko, bo tutaj ci też mają już dojazd. Więc mogę się założyć, że ten most, o właśnie, tutaj do tego naszego towarowego będzie wykorzystywany. A, no i pociągi nasze całkowicie rozwaliliśmy chwilowo. No, to tak, na razie tutaj wywalimy to dalej, żeby nie było. Mhm. I tu było to połączenie górne. My te połączenie zmienimy, żeby nie było górne, a było po prostu. I tak samo tutaj jest ta droga, ta autostrada się tutaj ciągnie. I my ja zaraz ją trochę tutaj pozmieniamy. Tak, zacznijmy. Tak, to jest duży w ogóle magazyn z nim teraz zauważyłem. Już zapomniałem o tym, że to takie triki wykorzystywałem. A, no i tak, tu mamy połączenia, i o których bym mógł zapomnieć. A mianowicie, tu jest po pierwsze. Po pierwsze, jedno z ważniejszych, mamy połączenie towarowe. Tutaj trzeba nie to z wszystkim tym podłączyć. Ale to na razie jest najmniej ważne. Ponieważ... Czekaj, wywalmy tutaj to polowisko jeszcze. O! Tutaj te pociągi już niech sobie zawracają, jak sobie zawracają, czyli kiepsko. Nim się zajmę kiedy indziej. Bo na razie mi się o tym nie chce nawet myśleć. Bo będzie trzeba niestety. Tak, to sobie połączymy w ten sposób. Właściwie to można byłoby nawet... Czekaj, czy mogę? Ja mu usunę to połączenie. Bo ja nie wiem, czekaj, czy my z niego korzystamy w jakikolwiek sposób. A nie, ono jest potrzebne. Ale tylko dla pociągów, które chcemy wjeżdżać do miasta, mogę je pozostawić. Czyli da, to sobie zróbmy tylko tutaj te podłączenie. Proszę bardzo, tutaj tunel, tu, tu i tu. Żeby to mi tutaj nie wytracało prędkości i dawa, już niech będzie. Jak będą chciały jakieś pociągi tędy wyjeżdżać, to też będę mogły. Tu wykręcisz i tu podłączysz. No, ostre jak ostre, ale zawsze jest. Dobrze, to tak, to mamy zrobione. Natomiast tutaj to, co mówiłem, a mianowicie ta dzielnica, o, tutaj jest ten zjazd do tego tunelu. Zaraz go całkowicie przebudujemy, bo tutaj po prostu tak sobie zabiłem, żeby, no wiecie, żeby coś było. Żeby to już zobaczyć, jak to działa, bo jeszcze nigdy nie miałem na PS4 lotniska towarowego w tak dużym składzie. No, wyrzućmy sobie pociągi. Proszę bardzo. I mój pomysł był taki, żeby po prostu podłączyć tak normalnie, ale wszyscy o tym dobrze wiemy, że jak podłączymy w ten sposób, to nam zbyt dużo nie da. A właściwie to nam da, ale pewne złe konsekwencje.
Więc postawmy sobie tutaj duże rondo. Teraz tak, jak chcemy postawić duże rondo, bo to się oczywiście wszystko będzie awanturować, bo to jest duże rondo. A duże rondo ma to do siebie, że jest za duże. Więc spróbujmy je tutaj montować. Właściwie to byłoby idealnie, gdyby je tutaj montować. No, powiedziałbym, że nie jest tak źle. Dobra, no i tak, wywalamy sobie to, bo teraz jest nam całkowicie zbędne. Później sobie wrzucamy, tak, to dzisiaj właściwie są drogi lotnisko, będziemy kręcić, a nie jakieś lotnisko. No, obiecuję, że jeszcze przejdziemy do lotniska. Czemu? Taki mam zamiar, chociaż patrzę, właśnie spojrzałem na zegarek i tutaj zegarek mówi, że raczej to się nie uda, ale spróbujemy. Dobra, jedna droga właśnie tutaj, ta boczna, będzie dojrzeć tutaj. Dalej, tu jest ta droga, ta. Ona sobie będzie dojeżdżać. Właściwie nie trzeba jej tutaj ściągnąć, bo to co my tutaj chcemy zrobić? My tutaj chcemy zrobić swobodne wjazdy na rondo, czyli coś tego typu. A nie jak to zazwyczaj jest, że są takie, w sensie zazwyczaj to właśnie takie są w realiach, a w cities to zupełnie inaczej wygląda. Tego ja chcę coś innego zrobić. Dobra, czy tutaj się zrobiły światła. Dobra. Tak samo będzie tutaj z tą drogą, tutaj właśnie tą boczną. Tutaj, czy to jest aktualnie tutaj ta autostrada, pewnie to się później zmieni jeszcze jakoś. Bardziej lub mniej, nie wiem. Nie jestem awizonoszą z przyszłości, o dziwo. Okej, okay, i tutaj jest coś takiego. No, to przenieśmy trochę. Bo to jest bardzo fajne, że tutaj stoi i że wiemy, jak coś nam by chciał tutaj się wydarzyć. A, właśnie wyłączyłem katastrofę jakiś czas temu. Dobra, to później włączę katastrofę, jak nie zapomnę. Możecie mi przypomnieć w komentarzach, żebym włączył katastrofę, bo wyłączyłem, bo tam budowa spondyzowała z tego, co pamiętam ostatnio. I na chwilę wyłączyłem je, ponieważ jak wiecie, coś budujecie, to chcecie już to ukończyć, a tam mi to nie pozwoliło ukończyć. I byłem mocno sfrustrowany, więc wyłączyłem. Dobra, tu mamy podłączenie, to jeszcze tylko by się przydało. Tu podłączenie i będzie idealne rondo. Znaczy, do idealnych to nie należy, ale będzie rondo. A nie, jeszcze będzie jeden zjazd, trzeba zrobić. I jeden z tych właśnie ważniejszych zjazdów, czyli stąd. Stąd będzie ten zjazd. Jeden... a nie, czekaj, tu będą dwa zjazdy. Aż ty. Albo nie, po prostu zrobimy może zjazd. Czekajcie, jak to zrobić sensownie? Dobra, zrobimy tutaj podwójne zjazdy. A mianowicie, jeden zjazd. Tutaj. O, będzie taki. Tu sobie, i tu będzie sobie wjeżdżać tunel do tamtego, wiemy czy czego. Albo właściwie to można by zrobić normalnie. Czyli stąd będą, czekaj, no powiedzmy, że już nawet nie, dobra, dajmy sobie trochę więcej miejsca. Stąd będzie sobie jechać droga. O, i nawet mogę ją sobie tutaj podłączyć. I powiedzmy, że gdzieś tutaj będzie to sobie skręcać i tu będzie sobie robić właśnie ten wjazd w tunel. A to stąd będzie tutaj dojeżdżać. Czekaj, czy to mi tutaj nie wejdzie? To mi tutaj nie wejdzie, szkoda. O, i tu będzie to sobie tak wykręcać. Dobra, to tu mamy jedną stronę i teraz z drugiej strony będzie to samo. Czyli daj mi... No, w sumie możemy nawet aż tutaj tak wykręcić. Czekaj. Bo jak mocniej wykręcimy, to oni będą szybciej mogli tutaj wjeżdżać w to. I to jest jedna z tych fajniejszych rzeczy na napisywanie. Tego nie przeskoczymy jest. A! Wiem, co miałem wam powiedzieć. Ja zapomniałem. Live'ik będzie się szykuje. Właściwie nawet się nie szykuje, a będzie. Będzie w najbliższym okresie live'ik z Cities Skylines PlayStation 4 Industries. W najbliższy wtorek, godzina jeszcze mi nie jest znana, pewnie was jakoś jeszcze poinformuję, ale już wam uprzedzam was, że będzie live'ik właśnie z tej rzeczy. Więc jakby coś, uważajcie, bo może jakieś Industries się pojawić, live'ik i zapowiadam go właśnie teraz. Żeby nie było, że nie zapowiadałem, tak w przypadku, zapowiadam. Dobra, no i pociągi jeszcze jakoś tutaj pociągnijmy i właściwie będę mógł już się zająć całym samym lotniskiem, a nie tak jak teraz tutaj kręcę tym, co kręcę. Dobra, to tak, nasze torowisko trzeba wyciągnąć jakoś tutaj, żeby przyjechało. I jeszcze jedno będzie musiało się z tym jakoś łączyć. No, brzmi to naprawdę zacnie.
na odpowiedział zbyt zacny. Dlatego sobie to zrobimy na żaden sposób, a już niech będzie. Czyli tutaj będzie zjazd do tunelu. A plus tunel kolejowy. No najwyraźniej, dobra, no to musimy pojechać pod... Wyjedziesz już. Dobra. Tu się już połączą te dwa tunele, więc tutaj sobie wyjedą nasze pociągi. I tutaj, o, sobie zakręcam obok już tych torowisk. Stąd, właśnie, o, a to po. Stąd będą sobie pociągi tutaj jechać. I tutaj sobie zafundujemy podwójne. A mianowicie tu będzie, czekaj. Tu na razie będzie taki ostrzejszy zakręcik, o, w tym guście. I tu będzie drugi zjeździk. Tylko, że on będzie tutaj na głębsze wody wrzucać. O, nie aż do tych, tak głębokich. Chyba, że mi tutaj, o, jest, wchodził. Dobra. Teraz powiedz, pokaż mi, jak to wygląda. No na pewno dziwnie. Co najmniej dziwnie bym powiedział. O, jak zrobimy w ten sposób, to mi to już wykręci. Świetnie. Powiedz, tutaj, tu. Dobra. I tutaj będzie właśnie torowisko już jechać, czekaj, dotąd. Stąd, czekaj. Czekaj. Bo tutaj jest większy system, niestety, do zrobienia. Stąd tu nawet bym mógł wyjeżdżać, ale na razie tego nie zrobimy, ponieważ nam nie wyjedzie. O, tutaj będzie wyjeżdżać, tu się to z tym podłączy. Natomiast tutaj, żeby nie było, że nie ma podłączenia, tu będzie podłączenie, albo tu miałoby właściwie podłączenie. Dobra, tutaj sobie zrobimy takie boczne, czekaj. Więc to w tą stronę. O, i tutaj sobie wtedy zrobimy w ten sposób. A tutaj bym... No nie, jakoś muszę zrobić to podłączenie tutaj. Tak i tak. Dobra. Te pociągi tu są dociągnięte, teraz tylko wystarczy stąd odciągnąć do całej reszty. Dobra, to tak. Czekaj. Powiedzmy sobie, że stąd... No dobra, tutaj będą już zakręcone właśnie. Samolot tak w ogóle. I tak, tutaj puścimy sobie zwykłe pociągi. Czyli można towarowe właściwie nawet tędy puścić, tylko nie wiem właściwie, gdzie by one miały dojeżdżać. Bo tutaj, no można by było, ale nasze liniowe będą pewnie tutaj bardziej pasować. Więc pewnie to nie będzie nawet tutaj widzieć w dół. Ale tutaj jest nasz, albo tu był nasz most. Co nie? No i on, my musimy go odbudować, z tym, że tutaj będzie właśnie to sobie trochę zakręcać. O kurde. Czekaj, jak to zrobimy w ten sposób, aż w ten sposób, to mi tutaj nie wejdzie. Albo po prostu stracimy tego blisko. Więc tu sobie musimy zrobić taki zakręcik. I tutaj. To nie wygląda zupełnie normalnie, no bo to tak by nie wyglądało normalnie. Ale tak już jest. Tu będzie sobie wjeżdżać w dół pociąg. O. I tutaj. Nie, czekaj, tu jeszcze nie wyjedzie. I on sobie wyjedzie dopiero gdzieś tutaj. O. Tu będzie wyjazd i tu będzie się to ze sobą łączyło. Tak, tak. O, to będzie się ze sobą łączyło i przekazy nasze pociągi zewnętrzne, w sensie do tego lotniska, tu będą miały swój wjazd. Dobra, sądzę, że jak na razie jest całkiem nieźle, bym powiedział nawet. Dobra. Tutaj, tutaj. No i tu jakoś trzeba będzie to podłączyć, tylko jak jest noc, to ja nic nie zrobię. Powiem wam tak, te torowisko to ja się tym zajmę pewnie sam w międzyczasie jakimś, bo tutaj jest dużo do kręcenia. A, i właśnie, a propos. Skończyło nam się napięcie w tej dzielnicy i ja nie się zastanawiam naprawdę bardzo mocno, jakbym mnie to miał ze sobą podłączyć, bo to... A chyba wiem. To przenosi przecież prąd. Jeżeli postawiłem sobie tutaj ten prąd, to trochę przekazał. Czekaj, a co byłoby, gdybyśmy Ciebie przynieśli i postawili tutaj jeszcze? Okej, trzeba taką jeszcze jedną budkę postawić. Gdzie to jest? Tutaj jest. Patrzcie, mamy tutaj dwa czynniki sejsmiczne, tutaj dzięki którym mamy prąd. Widzicie to? Widzicie to? To się nazywa sztuczny, to jest, się nazywa sztuka w inteligencji wyższej. Dobra, no i podłączmy tutaj teraz ze sobą to, co tutaj nas interesuje, czyli mianowicie ten wjazd tutaj. O. To.
żeby to tutaj się połączyło ze sobą. Czekaj, tu trzeba zrobić zjazd w dół. O. Dobra. Teraz to jakoś trzeba ze sobą podłączyć. A tutaj widziałem, że było już. O, o, o. Tak, bo tu jest problem. O, dobra. Jest, weszło, weszło. Dobra. Tak, bo tu jest problem, bo w Cities nie ma jakiś taki problem, że zawsze chcę wywalać to na samą górę. Żeby wyjeżdżały te pociągi, a my tego byśmy nie chcieli. O, widzę tutaj wszystkie samochody miały mindfucka lekkiego. No nawet też tego się nie dziwię w sumie. Dobra. Tak, a tu właściwie... Nie, a tu mogę już wyjechać sobie na górę. Tak mniej więcej. W sensie nie z pociągami, żeby tutaj się łączyć, bo może. Ale tutaj, o, żeby dojechać do tego miejsca. Czyli tutaj i tutaj, dobra. I gdzieś tutaj jeszcze po drodze trzeba zrobić właśnie skręt, żeby się połączyć z tam częścią. Tu. Dobra, całkiem nieźle. Całkiem nieźle ci idzie, widzę nasz. Tutaj. I tu macie podłączenie. Dobra, wydaje mi się, że naprawdę mamy całkiem nieźle już to wszystko zrobione. Mamy podłączoną tutaj tą autostradę, która tutaj nie była wcześniej w ogóle podłączona, co jest powiedziane na duży sukces. Mamy podłączone tutaj te wjazdy. Nawet widzę, że skorzystałem od razu tutaj na boki, żeby wjeżdżać, co jest mniej dobre, ale już niech ujdzie. Korzystają całkiem mocno z tej, ale zobaczcie, rondo ewidentnie tu im się przydaje. Bo wykręcają sobie jak chcą. Dalej, z tego co widzę, tutaj nawet się całkiem nieźle teraz jeżdża. Jadą już sobie tutaj do środka, co nie? O, kliknijmy sobie na to, czekajcie. I zobaczcie, zarówno wyjeżdżają od tej naszej dzielnicy tutaj leśniczej, jak i również z tej strony. O, tu nawet widzę jakieś siedzi na okrągło. Jeszcze jakiś zdesperowany, że tutaj może nie było wjazdu. O, nasz park jakiś już na poziomie 5. Ciekawe. A, wiem chyba na tym przy lotnisku. I tutaj przez tą całą naszą... Zobaczcie, to nas jak oni... Czekaj, czy mi się dobrze wydaje? Czy oni jadą z naszej dzielnicy, zobaczcie tutaj od ropy, jeden taki kawał tutaj, proszę bardzo. Jadą, jadą, tutaj przejeżdżają, tu sobie zakręcają, tu wyjeżdżają, tu przejeżdżają autostradą przez całe miasto, czekaj. Tu jeszcze na tym powiedz mi, że rondo przejeżdżają, no tak, przejeżdżają całe rondo. Jadą przez całe miasto, wyjeżdżają tutaj, jadą i dojeżdżają do lotniska towarowego. Teraz dopiero widzimy, jak bardzo jest duże zapotrzebowanie naszego lotnictwa towarowego. Jest ogromne po prostu. Po prostu jest ono ogromne. No i tutaj, tak jak mówiłem, nasze te torowisko wielkie, które tutaj mamy, ja je będę tutaj, właściwie to już mogę nawet teraz dla was tutaj zrobić, żeby nie było. Będzie to po prostu zjeżdżać. Czyli parę torów będzie się z siebie zjeżdżać. Będzie połączenia zewnętrzne obsługiwać i wewnętrzne. No, z tego co pamiętam, puściłem pomiędzy tym a tym lotniskową linię metra. To też tak w międzyczasie. I zobaczcie, co chwilę ląduje tu pełen samolot towarowy. To jest aż niebywałe. O, a propos właśnie, pociągi towarowe stąd wyjeżdżają. No i tutaj pewnie już jakieś są problemy, czekaj. A nie, nie jest jeszcze aż tak źle, bo tutaj widzę, tylko wyjeżdżają. Próbuję, może część to próbuje dojechać do miasta. Ponieważ tutaj to jest tak zagmatwane, że ten węzeł... My to trochę zmienimy tutaj co do tego węzła. My go wyłączymy w ogóle. Ale to nie jest, tak jak mówiłem, nie będę tym się teraz bawić. To co bym teraz jeszcze zrobił, to faktycznie te pociągi tutaj jakoś już dociągnąć, żeby jakieś tutaj mogły już dojeżdżać normalnie. No tak, to jest długości, pokaż. 1080, tak, nawet pamiętam, nie? To jest gdzieś dotąd. Tutaj, o, jak jest ta strzałka, trzeba zrobić drogę. Tak, tak. No ma, no i powiedzmy, że tutaj sobie właśnie to połączymy. Okej. No ma, no i tak. Tutaj tak ładnie był jeden połączony. Ale stamtąd tutaj dotąd można to już właściwie wyrzucić. A, czekaj, tu był ten zjazd do dołu. Sobie zróbmy pauzę na chwilę. Dobra, no i do tego miejsca będą się tutaj po prostu łączyć nasze pociągi. Czekaj. O. I tu będą po prostu zjeżdżać. O kurde. Ale tego nie przewidziałem, że tutaj aż tak się to wyburzy. No dobra. Dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem, coś mnie tutaj wyrobiło. Albo właściwie ktoś mnie wyrobił.
albo po prostu Cities mnie wdobiło. Może to jest najlepsza odpowiedź. No ma, tutaj dojedziesz dotąd. Czekaj, spróbujmy jeszcze raz. Tutaj na maksa to wyprofilowałem. I czy teraz, bo tutaj jest bardzo trudno zrobić ten przejazd górą. Tego trochę mnie to zmartwiło, bo jak widzieliście tutaj wcześniej, nasze to wszystko przejeżdżało górą. O, było. Jest. Tylko trzeba znowu... Ja nie mogę. Ja tylko nawet nie chcę wam mówić, jak długo siedziałem, żeby tutaj to wmontować. Za długo. Stanowczo za długo. O, no ale widzę, że mi się całkiem szybko udało, więc nie będę mieć aż tak tego bardzo za złe tutaj. Cities. No ma, tu jest wyrównane, wyrównane. Stąd, tu. Ja tu właściwie... Czy tu będziesz mi jeszcze robić zjazd w dół? Serio? No nie ma, to trochę się zepsuło. To jeszcze nad tym trzeba będzie pracować. Jeszcze nad tym popracujemy, bo tutaj nie powinno właściwie podjeżdżać pod górę już. Ale taki mały podjazd to nie jest jeszcze aż takie zło. No ma, natomiast tak, mamy już tutaj zjazd dosyć brutalny, bo są już tutaj 4 tory. Z czego to i tak jest za duże, ponieważ kompletnie dwa perony mi tutaj dwa tory wyjeżdżające mi wystarczą. Jeden będzie na tą stronę, a jeden będzie na to. Więc zrzucimy sobie jeszcze. Teraz jakby to zrobić właściwie. Wiem. Zrzucimy sobie ten jeden tutaj środkowy tor jeszcze. Do tego bocznego. O, tutaj. I z tego miejsca tutaj, gdzie te wszystkie się tutaj już hamowały, będą wykręcać, bo one wszystkie będą tutaj w tą stronę wyjeżdżać. Taki mam pomysł. Co nie? Bo tutaj chociaż teoretycznie jeden może jechać prosto nawet. Dobra, to ten jeden puśćmy prosto, co wyjeżdża tutaj od razu. Teraz tak, tutaj jest lotnisko. Tu trzeba zrobić coś takiego i tu będzie sobie wjeżdżać w dół. O, co nie? To jeszcze będzie jeden odcinek właściwie z dokończenia lotniska już jakiegoś kolejnego projektu zrobienia. Też nie chcę tutaj nie wiadomo ile siedzieć nad tym. I tu po prostu będzie się ze sobą łączyć tutaj. Będzie się łączyć z takimi połączeniami zewnętrznymi. Tylko tak, żeby to ładnie to wyglądało, to tu będzie jeden zjazd. O. Taki na bok i tu będzie drugi wjazd. Bo chcę po prostu tutaj już zrobić, żeby nie było też tych korków i tego wszystkiego, co się dzieje aktualnie wszędzie tutaj. Dobra, tutaj widzę, że to torowisko wyjeżdża w dół. Albo mi się wydawało. Nie no, jedzie trochę w dół. Jedzie jak nic. No ma, to tu sobie wykręcimy i tu sobie to przejedzie górą. Nie, jednak nie jedzie w dół. No, to jeszcze raz. Ty jedziesz sobie tutaj na maksa w dół. Jeszcze trochę. No ma, tu przejedziesz sobie górą. Tutaj sobie podciągniemy to na maksa, dobra. I czekaj, tutaj sobie to puśćmy jeszcze ciebie dotąd mniej więcej. I tutaj, gdzie jest ten nasz tor? O, trochę przyciągnąłem. Za bardzo. Stąd, tutaj jak są te tory, o właśnie, będę to sobie jechać tu, mniej więcej, na powiedzmy tak, tutaj nie możesz właśnie jechać prosto w to wjeżdżać. Zapisywanie, ja nie mogę, ja to się często zapisuję. Stawili na 15 minut, bo się często kiedyś gra crashowała, zresztą z tego co słyszałem, to i tak się często crashuje, ale no to no trudno. W ogóle co jest minuta? 33, dobra, nie, naprawdę już kończymy odcinek, bo jedna sami napisała, że byłoby lepiej, gdyby były odcinki krótsze, bo wtedy więcej ludzi je obejrzy do końca. I tak, ja o tym wiem, tylko ja próbuję skrócić te odcinki, tak, żeby nie było. Ja próbuję żeby one były krótsze. A to nie zawsze takie jest proste. Dobra. I tutaj sobie zróbmy... Właściwie to możemy zrobić też taki długi tutaj zjazd. O, co nie? Bo tutaj ten jeden tor jeszcze będzie... Nie, zrobimy sobie czegoś takiego. W życiu. Po prostu jeszcze jeden tor tu będzie w to wjeżdżać. Albo zamiast tego, czekajcie, mam pomysł. Możemy to jeszcze w jeden sposób rozwiązać. Tak, najpierw sobie zróbmy połączenie tutaj już to. A mianowicie... Powiedzmy sobie, że gdzieś tutaj się będzie zaczynać tunel.
Więc sobie teraz go wrzućmy właśnie tutaj w ten tunel. Okej, dobra, całkiem nieźle. To tak, tutaj to sobie, o, właśnie, dobra, to całkiem nieźle tutaj wjeżdża. Tu był ten ostry zakręcik w miarę. Dobra, i tu sobie to wykręci. Czekaj, tu. I tu się to podłączy i stąd byłoby tu podłączenie. No nie jest aż tak źle, chociaż chyba tamto byłoby lepsze. No bo mimo wszystko tamta wersja byłaby lepsza, więc pozostanę przy tamtej wersji. A mianowicie, teraz jak ona wyglądała? Nie, ona nie była właśnie tak wysunięta na maksa. Tylko, jedne tutaj kawałek najkrótszy robimy. Czyli to było coś koło tego, tylko tak, czemu tutaj te pociągi jadą już do góry? A właśnie, tak myślałem, że tutaj coś tutaj już się zepsuło. No bo te parki tutaj, bo bardzo mi się nie podoba ta opcja, w sensie nie lubię z niej korzystać tam, żeby coś tutaj jeszcze było te większe menu. Jakoś do mnie nie przypada do gustu. Dobra, no i tak, puszczamy sobie jak najdłużej to może, ta część. Może to wyglądamy. I robimy na tą samą odległość tą, aby już było symetrycznie w miarę. Dobra, całkiem nieźle tutaj wjeżdżają. Teraz im podłączenie to z tym. I to tutaj po prostu pod ziemią będzie się już ze sobą łączyć. W miarę tam prosto. O. I sądzę, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Teraz tak. No, na razie już ta jedna linia będzie wyłączona. Dokończymy sobie tą linię, tutaj tą pociągową. I kończymy dzisiejszy odcinek. Już tak to zrobimy. Dobra, czekaj. Tutaj według mnie, jeżeli będziemy trzymać tą wysokość, to dojedziemy do tej tutaj, co jest. O, właśnie, mówiłem. Po prostu wystarczy wytrwać i to się po prostu tutaj całkowicie powiecie. Dobra, no i tak. Wydaje mi się, że tutaj się w zły tor tutaj to wjeżdża. Jakbyśmy zrobili, pierwsze, żeby to nie podjeżdżało do góry, to byłoby o wiele lepiej. Tak, naprawdę coś ten teren tutaj się już trochę przy nim laguje, jak coś przy nim kręcę. A, no i stąd będzie właśnie ten pociąg sobie tutaj wykręcać. To sobie to zróbmy, tutaj będzie ten wjazd, co nie? Tam po drugiej stronie to już jest coś później, bo to czasu jest tyle, to jest. I tutaj właśnie, tak jak możemy się domyślać, te pociągi będą się tutaj jakoś tam mniej więcej dojeżdżać, czekaj. Dojedzie tutaj, o, idealnie tutaj po prostu się wpasuje. A tutaj nad tym, żeby nie było, że nie powiedziałem, czekaj. Tutaj tak, tutaj teraz te autobusy tutaj muszą jechać na okrągło trochę. Nawet nie aż tak bardzo trochę, ale jadą, dojeżdżają, to jest najważniejsze. Więc tu sobie dojedzie tak. Tutaj musimy sobie zrobić, no niestety coś tego typu. Z tym, że to jest za wysoko. Przy okazji was nauczę, jak robić tutaj całkiem ładne to. No i tak. Czekaj. Tutaj sobie zwolnimy to i tutaj musimy zjechać właśnie o tyle, chyba. Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze. Proszę bardzo, w ogóle dzisiaj mi się zepsuło. W sensie rower mi się jeszcze zepsuł. Tragedia, bo nie mogę grać znowu teraz Wingres. Wingres bardzo dużo cisnę. Dobra, no i tutaj sobie to wyrównajmy. Tu, proszę bardzo. I podłączmy to sobie. Z tym. Okej, dobra, pamiętam, żeby podłączyć to. W sensie to trzeba tutaj zrobić górkę. Chwilę przez górkę to. Dobrze, większą górkę najwyraźniej. Powiedz, że to by się tak robiło, bo nie chcę się już tego kręcić na nowo. O! I wtedy mamy po prostu piękny, wyrównany. Tu pociągi przejeżdżają dołem. Autobusy tutaj pięknie dojeżdżają do tego miejsca. W ogóle z autobusy skąd tutaj jadą? Tak z ciekawości. Czy one nie jadą tym autobusem? A, one jadą tutaj tu prosto. No dobra, to właściwie mogą jechać jak już jeżdżą. Czemu by nie? No i tak, nasza linia ta kolejowa, która tutaj dojeżdżała, to cały czas nie ma tutaj dojazdu.
No, zróbmy tutaj na razie chwilowy. Teraz to się bardzo laguje. Like, really się laguje. Czy wy to widzicie? Ja nic nie robię tutaj. Ja naprawdę tutaj nie spowalniam gdy teraz. Takie lagi są. Wszystko tutaj niby dobrze działa, ale kiedykolwiek cokolwiek chcę robić teraz, to są straszne lagi. Ja nie wiem, czy my w tym mieście długo jeszcze pokręcimy coś. A szkoda, bo tu jest jeszcze trochę rzeczy do kręcenia. Dobrze, tak czy siak, na dzisiaj to będzie tyle. Co my dzisiaj tu sobie zrobiliśmy? Zrobiliśmy sobie tutaj dojazd pociągowy. Z drugiej strony, jak już w międzyczasie, tutaj po prostu będzie wyjazd na tą stronę. Samoloty, o, już jakieś pasażerskie zaczęły przylatywać, całkiem fajnie. Mamy tutaj pełne połączenie już autostradowe do naszego lotniska, to jest o wiele fajne. Tutaj właśnie z tej strony mamy rondo sobie zrobiliśmy, dzięki czemu tutaj to jeszcze wszystko działa. Mamy pociągi jakieś już tutaj dojeżdżają teoretycznie do tego. Pełne samolotów tutaj towarowych, mają idealny wjazd. Pociągi zwykłe mogą już wjeżdżać od tej strony, od drugiej jeszcze na razie muszą sobie poczekać. I wyprowadziliśmy tutaj właśnie tutaj autostradę z pociągami po środku. Nowym mostem tutaj i do tego pełnego połączenia z naszym wielkim tutaj dworcem, węzłem tutaj tym. I jak sobie zobaczymy, to z naszego węzła tutaj multum korzysta, ponieważ tutaj zrobiliśmy jeszcze sobie zjazd taki dodatkowy na tą dzielnicę i na przyszłą tutaj, która kiedyś tutaj się pojawi. Natomiast tutaj, o, jak widzimy, pełno ludzi dojeżdża tutaj raz do pociągów, a dwa, no, tłumy na lotnisko. I nawet z tego co widzę, na lotnisko sobie wybrali skróty, nawet robiąc czasami. A, bardzo ciekawe. I druga część to jeżdżą tutaj czasami przemysłem, ale większość jedzie do naszego dworca towarowego. No, nie będę ukrywać, to jest ich główny punkt. I właśnie jak widzimy, część przejeżdża górą, całkowicie mijawszy to wszystko, a część dojeżdża do zupełnie innych miejsc, które też nim są potrzebne. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. W kolejnym odcinku już całkowicie na pewno skończymy budowę tego CPL-a. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Ach, długo te odcinki już z nim wychodzą, ale tak to niestety jest. Dobra. To Was chyba idealnie zakończy. Cześć!